chyba nikt tak nie dopiekł prezydentowi Putinowi i Rosjanom, jak prezydent Obama, kiedy po ataku na Ukrainę, na Krym, powiedział w okresie, kiedy wszyscy zastanawiali się nad tym, czy to jest dążenie do odbudowy imperium rosyjskiego, powiedział parę zdań, które w moim przekonaniu, tak sobie to wyobrażam, musiały głęboko zranić, tak powiem, prezydenta Putina w pierwszym rzędzie, ale pewnie i wielu Rosjan. Bo prezydent Obama powiedział w ten sposób. Rosja nie jest mocarstwem. Nie jest nawet mocarstwem regionalnym. No to już zabrzmiało strasznie. I nigdy mocarstwem nie będzie. To był daleko idące, tak powiem, ocena, bardzo twarda, daleko idący rodzaj także i deklaracji politycznej. Opartej zresztą o to, o głęboką wiarę, że można być potężnym krajem tylko wtedy, jeżeli się rozwija gospodarka, jeżeli kraj się modernizuje, idzie w kierunku modernizacji i innowacyjności. My szukamy też swojej wielkości w rozwoju gospodarczym, w integrowaniu się ze światem zachodnim. W moim przekonaniu to, co powiedział prezydent Obama, jest oparte o głęboką analizę, że Rosja bez modernizacji nie ma szans na nadgonienie strat historycznej natury. Nie ma szans na rozwój gospodarczy. Widać to dzisiaj, cena imperialnej polityki rosyjskiej w stosunku do Ukrainy, zajęcie Krymu, prawda, próba wasalizacji czy jakiegoś uzależnienia Ukrainy poprzez destrukcję w Zagłębiu, w Donbasie, okazuje się tak kosztowne, że Rosja prędzej czy później, chcielibyśmy, żeby jak najszybciej, zda sobie sprawę, że marzenia o imperium nie da się zrealizować, czy marzeń o potędze, snów o potędze, nie da się zrealizować bez nowoczesności. To, na co stawia świat zachodni, który jest najpotężniejszy. Jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, nikt nie ma większej potęgi gospodarczej niż Zachód. Jeśli chodzi także o potęgę militarną, bo my mamy prawo obawiać się awanturniczej polityki rosyjskiej, ale musimy dostrzegać to, że Rosja i rosyjska armia przeżywa w dalszym ciągu proces zasadniczej degradacji. Bo nie potrafiła się zmodernizować w sensie zarządzania, dowodzenia, struktury organizacyjnej. Ma wszystko stare. I to jest zawsze, Rosja jest narażona na opinię, że jest nawet wielka, ale jest kolosem na glinianych nogach. I Obama to doskonale czuł, doskonale wiedział i rzeczywiście powiedział to niesłychanie ostro. No to jest tak jak Van Bustan, jak kraje afrykańskie. Póki Rosja nie potrafi przełamać tego, będzie zawsze, czyli postawić na podatki z tytułu rozwoju biznesu, rozwoju przemysłu i tak dalej, to będzie zawsze w sytuacji dotkliwych skutków wahnięć cen surowców. Tak jak w tej chwili to się dzieje z ropą naftową i z gazem. Więc Rosji według mnie trzeba pomóc, pokazując jej własne źródła słabości, ale jednocześnie pokazując lepszą perspektywę z tytułu przyjęcia kursu na model świata zachodniego, na demokratyzację, na wolny rynek, na modernizację. I warto Rosji w tym dziele wspomagać, wtedy my się będziemy też czuli po prostu bezpieczniejsi. Także z Syrią Rosja realizuje politykę zaznaczania, że w dalszym ciągu chce uczestniczyć w grze o prawo do uznawania się za lidera i za imperium, według mnie nie posiadając zasobów wystarczających na prowadzenie tego rodzaju polityki na dłuższą metę. Doraźnie Rosja może odegrać istotną rolę na Bliskim Wschodzie, bo ma ograniczone zasoby na miejscu, prawda? Tam ma i bazę i tak dalej, ale nie ma zasobów, które pozwoliłyby Rosji odgrywać rolę centrum decyzyjnego świata, tak jak o tym niektórzy Rosjanie marzą. Trwa wyścig i w tym wyścigu świat zachodni i Polska pomaga Ukrainie, stawiając na jej głębokie przemiany wewnętrzne, od reformy samorządowej po reformę armii. Polska jest tym aktywna i mam nadzieję, że tak pozostanie, ale nie czarujmy się.
świat zachodni traci i cierpliwość w stosunku do Ukrainy i traci zainteresowanie. Więc tu, żeby podtrzymać życzliwość, trzeba dokonać. Trzeba, ci, którzy dobrze życzą Ukrainie, powinni przede wszystkim życzyć Ukraińcom determinacji, pomagać w utrzymaniu tej determinacji w zakresie przeprowadzania reformy wewnętrznej. Polsce się udało w 90 roku, Ukraińcom też się może udać, ale są potrzebni mądrzy przywódcy, jest potrzebny dobry plan, jest potrzebne wsparcie świata zachodniego, no ale jest też potrzebna mocna wola polityczna. Wiele z tych elementów jest na szczęście faktem. Proszę Państwa, a czy nam w procesie demokratyzacji przeszkodziły sankcje świata zachodniego w stosunku do PRL? No absolutnie nie. Nie ma Zachód innej broni jak ekonomia, jak gospodarka. I trzeba złamać poczucie bezkarności władz państwa rosyjskiego tą bronią, którą Zachód dysponuje. A tą bronią jest, są dwa elementy. To jest pierwsza, Unia Europejska to jest najbogatsza część świata. A po drugie, to jest jedność. Unia to jest jedność polityczna, więc my mamy prawo i oczekujemy i dążymy do tego, do jedności w zachowaniach unijnych na zasadzie szukania racjonalnego kompromisu, także w stosunku do poziomu sankcji wobec Rosji. Kiedyś miałem przyjemność, bo była to autentycznie przyjemność, gościć prezydenta Miedwiediewa w Warszawie. I bardzo ciekawe były z nim rozmowy i bardzo były obiecujące plany. Ale zanim to nastąpiło, prezydent Miedwiediew próbował pokazać, tak jak to często się robi w tego rodzaju rozmowach, no tak powiem, się pręży się muskuły. No i mówią, no jak wam tam, bardzo już macie dosyć sankcji z związku rosyjskich, w związku z mięsem, wtedy to wieprzowina była objęta, była zakazami różnymi. A ja wyciągnąłem kartkę, z której wynikało, że w okresie obowiązywania embarga rosyjskiego na polską wieprzowinę ilość mięsa polskiego sprzedawanego realnie w Rosji wzrosła, a nie zmniejszyła się. A polscy rolnicy też oczywiście to poparli? Oczywiście, to my to wiemy, że się zwiększyła przy zwiększonych zyskach pośredników, prawda, którzy gdzieś tam pośrednicy brali kosztem i konsumenta rosyjskiego i kosztem polskiego producenta zarabiali więcej. Ale dla Rosji sama informacja o tym, że zakaz importu do Rosji polskiej dobrej żywności jest po pierwsze przykre dla konsumentów, a po drugie nieskuteczne, no była informacją ważną i warto o tym pamiętać przede wszystkim samemu, ale także przypominać Rosjanom, no, że to jest ich strata, jeżeli się zakazuje dostarczanie sprzedaży polskiej żywności, która jest lepsza i tańsza, to uderza to przede wszystkim w rosyjskiego konsumenta. I to są oczywiście bajki, tam zapowie, że na Syberii będą hodowali wspaniałe jabłka, prawda, będą sady rosły i że szybko uzyskają lepszą jakość mięsa. To są po prostu bajki. W związku z czym warto pamiętać, że te sankcje rosyjskie są inne, nie są symetryczne w stosunku do sankcji, które stosuje świat zachodni. Nie odpowiedział pan na pytanie, dlaczego te stosunki są tak złe, że ambasador rosyjski powiedział, że są to najgorsze stosunki polityczne pomiędzy naszymi krajami od 1945 roku. I ambasador, myślę, że wiedział, co mówi. I nie udzielił mi pan odpowiedzi na pytanie, bo ja to zadałem to pytanie w ten sposób, że dlaczego po 8 latach Platformy i po 5 latach pana rządu... Ale pan wierzy ambasadorowi rosyjskiemu. Dlaczego pan wierzy? Ja myślę, że jeżeli strona przeciwna mówi, że te stosunki są między nami złe, to znaczy one są złe. My możemy mówić, że są wspaniałe. Nie mówimy, że są wspaniałe. Dobrze, chętnie odpowiem panu. I bym dodał jeszcze tylko takie pytanie dotyczące naszego regionu. Nie wiem, czy pan prezydent wie, że turyści rosyjscy na małym ruchu granicznym, którzy będą otrzymywali tą małą wizę graniczną, będą daktyloskopowani. To przestępcy.
weszło... Przez naszą Straż Graniczną? Proszę? Przez naszą Straż Graniczną? Oczywiście. Tak. Weszło rozporządzenie, które mówi o tym, że każdy turysta przekraczający granicę rosyjsko-polską w małym ruchu granicznym będzie daktyloskopowany jak przestępca. Będzie musiał wysiąść z samochodu, udać się do wódki, przyłożyć kciuki i zostać daktyloskopowany. I teraz żaden kraj, tak? Od żadnego kraju nie wymagamy czegoś takiego, tak? Jak te stosunki w tym małym ruchu granicznym, w tym naszych stosunkach lokalnych mają ulec poprawie, jeżeli w takim kierunku my idziemy. Chciałbym, żeby i do pierwszego, i do drugiego. To ja w tej sprawie drugiej to nie mam opinii, bo nie znam, nie słyszałem o tym. Ale może pan ale to może tak, bo pewnie są jakieś przyczyny, aczkolwiek generalnie powiedziałem, należy w moim przekonaniu, tak jak mówiłem o tym, traktować mały ruch graniczny jako istotny zdobycz w relacjach polsko-rosyjskich. Budowany jest wizerunek Polski, który jest jako kraju ogarniętego fobią antyrosyjską. Co w moim przekonaniu jest nieprawdziwy obrazem. Bo nasze uzasadnione z historią, ale i współczesnością obawy przed potęgą rosyjską wcale się nie oznaczają, że mamy antyrosyjską fobię. A dyplomacja rosyjska taki obraz Polski stara się zbudować. Więc radziłbym krytycznie przyjrzeć się wypowiedzi pana ambasadora i nie dawać łatwo wiary. To po pierwsze. Po drugie, nie ma co udawać, że relacje polsko-rosyjskie są teraz dobre, bo są złe. Bo są złe. Zastanówmy się, co można zrobić, aby się poprawiły. Więc ja uważam, że trzeba przejść przez okres trudny na zasadzie nieustępowania złej polityce rosyjskiej w stosunku do sąsiadów. Ale należy właśnie utrzymać takie enklawy współpracy, żeby je potem, jak się zmienia, w moim przekonaniu zmieni się polityka rosyjska. Ona nie może być długo trwać. Polityka Putina nie będzie obowiązywała wiecznie. Należy utrzymać enklawy, żeby je potem współpracy, żeby je potem rozbudowywać. Do takich enklaw właśnie należy mały ruch graniczny. Ale jeszcze raz mówię, nie należy dawać wiary ambasadorowi, który albo wykazał się pełną ignorancją, jeśli chodzi o historię, ale według mnie wykazał się również chęcią szycia nam butów, tak powiem, Polsce jako kraju owładniętego fobią antyrosyjską. Im się to nie udało. Rosyjskiej dyplomacji to się nie udało. Oni podali bardzo wiele wysiłku, żeby przedstawić nas jako naród zacietrzewiony i niechętny jakikolwiek pozytywnym procesom pomiędzy naszymi krajami. Im się to nie udało, między innymi dlatego, że bardzo rozpropagowaliśmy ten właśnie ideę małego ruchu granicznego i cały świat zachodni widział, że to my zabiegamy w Unii Europejskiej, w Komisji, o to, żeby ten obszar małego ruchu granicznego był większy, niż Komisja się na ogół na to zgadzała.